Gigantyczne zdjęcie Suwałk pojawi się w zmodernizowanej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na obrazie o wymiarach 4 na 27 metrów umieszczono widok na obiekty Osiru od strony bazy żeglarskiej nad Zalewem Arkadia. Na bardzo efektownym, kolorowym zdjęciu jest też hasło promocyjne. Pogodne Suwałki. Robimy taką piękną tutaj taką panoramę naszego Zalewu Arkadia. Jest to taki zrobiony z góry, po prostu z wysokości, z naszego zalewu zdjęcie i to będzie takie hasło, te pogodne Suwałki, które jest to związane z naszym rozwojem i z perspektywą miasta Suwałk. No i jest to taka gigantyczna, dość taka, jak to się mówi, ta nasza reklama, bo ona ma 3,90 na 27 metrów i będzie można ją zobaczyć zawsze u nas na hali. Tutaj robimy teraz końcówkę już. To nie jedyny nowy element w hali. Nad trybunami pojawi się też wielki herb Suwałk. Herb Suwałk, bo to po prostu nam mówi o naszym mieście, o Suwałkach, jaki herb i chcemy, żeby kto u nas tu jest, żeby zapamiętał ten herb, że kiedy tylko zobaczy, to będzie cały czas wspominał o Suwałkach. Chociaż w zmodernizowanej hali Osiru odbyły się już w tym roku pierwsze imprezy, to ciągle trwa dopieszczanie tego obiektu. Gotowa jest też mała hala, łaźnia, sauna oraz pomieszczenia administracyjne ośrodka. Jest naprawdę wykończenie eleganckie. Także chcemy pokazać, bo mamy też i dwie sauny, fińską i parową. Także po prostu mamy piękne szatnie, gdzie będziemy mogli już przyjmować większą ilość drużyn. Nie jak do tej pory mieliśmy tam 2-3 szatnie. Teraz mamy już odpowiednie zaplecze socjalne, także możemy już przyjmować o wiele, wiele więcej drużyn i naprawdę możemy szczycić się, że taki piękny obiekt powstał tutaj w Suwałkach.